Witajcie. W tym materiale omówię zadania otwarte z próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki z 2021 roku. Zadania zamknięte omówiłam w poprzednim filmie. Zadanie 16. Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał dwa razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil dwa razy mniej niż Jędrek. Uzasadnij, że Kamil otrzymał jedną siódmą tej kwoty. Teraz tak, to zadanie można zrobić na kilka sposobów. Wszystko zależy od tego, jak oznaczymy sobie naszą niewiadomą. Mamy tak, Marcin dostał dwa razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil dwa razy mniej niż Jędrek. Czyli Kamil uzyskał, dostał najmniej pieniędzy z nich wszystkich. I ten wniosek pozwala nam oznaczyć naszą niewiadomą x i to będzie kwota, jaką otrzymał Kamil. To będzie najprostsze z możliwych rozwiązań, dlaczego to zaraz Wam powiem. Jeśli Kamil otrzymał x i wiemy, że otrzymał on dwa razy mniej niż Jędrek, no to Jędrek otrzymał 2x. Wiemy także, że Marcin dostał dwa razy więcej pieniędzy niż Jędrek, czyli 4x. To jest kwota, jaką otrzymał Marcin. Razem mamy 7x, to jest cała kwota przeznaczona na nagrody. I my mamy uzasadnić, że Kamil otrzymał 1 siódmą tej kwoty. Widzimy, że Kamil otrzymał x, a całość, cała ta kwota, która została przeznaczona na nagrody, to było 7x. Czyli my liczymy, ile to będzie x podzielone przez 7x. Xy nam się tutaj skrócą, przy każdym z tych x mamy jedynkę, czyli mamy jedną siódmą. I to tak naprawdę kończy nasze uzasadnienie. Dowiedliśmy tego, że Kamil otrzymał jedną siódmą z całej kwoty. Poszło nam to tak sprawnie, bo dobrze i sprytnie oznaczyliśmy sobie, Nasze niewiadome. Zobaczmy teraz, jak to samo zadanie rozwiązać na inny sposób. On będzie nieco, nieco trudniejszy. I mamy tak. Marcin dostał dwa razy więcej pieniędzy niż Jędrek. No to oznaczmy sobie jako x kwotę, którą otrzymał Jędrek. Marcin dostał dwa razy więcej, czyli dostał 2x. Kamil otrzymał dwa razy mniej pieniędzy niż Jędrek, czyli dwa razy mniej niż x. Zatem. 1 druga x to jest kwota, jaką otrzymał Kamil. Czyli razem cała kwota, którą przeznaczono na nagrodę, to jest x dodać 2x dodać 1 druga x, czyli 3 i 1 druga x. I teraz my mamy uzasadnień, że Kamil otrzymał 1 siódmą tej kwoty. W ostatniej linijce po lewej stronie zapisaliśmy, że 1 druga x to jest kwota, jaką otrzymał Kamil. Czyli my liczymy, ile to będzie 1 druga x podzielone przez 3 i 1 druga x, bo tyle przeznaczono na wszystkie nagrody. Tutaj tak samo jak wcześniej Xy nam się skrócą, czyli zostaje nam jedna druga podzielona przez 3 i jedna druga. Mamy kreskę ułamkową, którą zastępujemy sobie znakiem dzielenia. No i teraz tak, jeżeli chcemy podzielić ułamek przez ułamek, to najpierw zamieniamy sobie te ułamki, jeśli jest taka potrzeba, na ułamki niewłaściwe. Tutaj ten drugi ułamek jest liczbą mieszaną, więc zapisujemy go jako 7 drugich. No i teraz tak, dzielimy ułamek przez ułamek, czyli pierwszy ułamek przepisujemy, znak dzielenia zamieniamy na znak mnożenia, drugi ułamek sobie odwracamy, czyli zamiast 7 drugich zapisujemy 2 siódme. Dwójka z dwójką nam się skróci, mamy 1 i 1. 1 razy 1 to 1, 1 razy 7 to 7, czyli mamy 1 siódma. I uzasadniliśmy to, o co nas prosili w zadaniu. Zadanie 17. Na rysunku pokazano plan dwóch dróg, którymi ula chodzi do szkoły. No i mamy ten plan narysowany. Mamy legendę, że ta y, ciągła linia to droga A, a ta przerywana to droga B, czyli ta droga na skróty. Przyjmij, że ula porusza się ze stałą prędkością 4 km na godzinę. Oblicz o ile minut krócej ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A. Zapisz obliczenia. No i teraz tak: my nie wiemy, jaką długość ma droga B. Nie mamy tego podpisanego na rysunku. Natomiast widzimy, że mamy tutaj trójkąt prostokątny. A jeśli mamy trójkąt prostokątny, to długość przeciwprostokątnej, czyli tej drogi B możemy wyliczyć z stwierdzenia Pitagorasa. Czyli mamy 800 do potęgi drugiej dodać 600 do potęgi drugiej równa się X do potęgi drugiej, X to będzie długość tej y, drogi B. No i teraz tak. 800 do potęgi drugiej to 640 tysięcy, a 600 do potęgi drugiej to 360 tysięcy. Czyli mamy 640 tysięcy dodać 360 tysięcy równa się x do potęgi drugiej. Przypominam, że x to jest u nas ta długość drogi b. I teraz tak. 640 tysięcy dodać 360 tysięcy to milion, czyli milion to x do potęgi drugiej. Zatem x jest równy 1000. Zatem ta droga B ma długość 1000 metrów, czyli 1 km. No i teraz tak, długość drogi A, czyli tej, która jest zaznaczona linią ciągłą, to 1400 metrów, bo mamy 800 metrów dodać 600 metrów. No a droga B ma długość 1000 metrów, zatem one różnią się o 400 metrów, czyli tak naprawdę, jeżeli my mamy obliczyć o ile minut krócej ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A, to musimy policzyć, jak długo ona Idzie te 400 metrów. Jak dużo czasu jej potrzeba na przejście tych 400 metrów, tej różnicy? No i teraz tak. W zadaniu mamy podane, że prędkość, z jaką ona się porusza, to 4 km na godzinę. Co to znaczy? To znaczy, że 4 km pokonuje w godzinę. 4 km to 4000 metrów, a godzina to 60 minut. Czyli ona 4000 metrów pokonuje w 60 minut. A my chcemy wiedzieć, jaki czas potrzebny jest na przejście tych 400 metrów, tej różnicy. Czyli musimy sobie obustronnie tutaj podzielić przez 10. 60 podzielone przez 10 to oczywiście 6, czyli aby ula przeszła 400 metrów, potrzebuje na to 6 minut. Zatem odpowiedź jest następująca. Ula idzie o 6 minut krócej drogą B niż drogą A. Zadanie 18. W kwiaciarni było 3 razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni? Zapisz obliczenia. No i teraz tak, co wiem? Wiemy, że w kwiaciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych. No to oznaczmy sobie jako x liczbę białych róż, a 3x to będzie liczba czerwonych róż. Pan Nowak kupił 40 takich czerwonych róż, czyli po tym zakupie zostało 3x odjąć 40. To była ta liczba czerwonych róż po dokonaniu zakupu przez pana Nowaka. I teraz tak, my wiemy, że właśnie po tym zakupie w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Czyli jeśli liczbę czerwonych róż pomnożymy przez dwa, tych czerwonych róż, które oczywiście zostały po tym zakupie, to otrzymamy liczbę białych róż no to zapiszmy to, co właśnie powiedziałam, czyli 2 razy liczba czerwonych róż po dokonaniu zakupu przez pana Nowaka, czyli 2 razy i w nawiasie 3x odjąć 40, to będzie liczba białych róż, czyli w postaci równania zapisaliśmy to, co zostało w zadaniu przedstawione w formie zdania. No i teraz tą lewą stronę sobie mm, uprościmy, więc wymnażamy przez 2. 2 razy 3x to 6x, a 2 razy minus 40 to minus 80, czyli mamy 6x odjąć 80, równa się x. Obustronnie dodajemy sobie 80, więc mamy 6x równa się x dodać 80. Obustronnie odejmujemy x i mamy 5x równe 80. Teraz dzielimy sobie przez 5 i mamy x równe 16. Zatem odpowiedź w kwiaciarni było 16 białych róż, bo x nam wyszedł 16, wiemy, że to liczba białych róż, czyli taka jest tutaj odpowiedź. I zadanie dziewiętnaste, ostatnie. Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu 400 cm2. Figurę tę podzielono na kwadrat K1 o polu 49 cm2 i kwadrat K2 oraz figurę F, tak jak to na rysunku zostało przedstawione. I naszym zadaniem jest obliczenie obwodu figury F. No to teraz wróćmy do tego, co wiemy z treści zadania. Skoro ten duży kwadrat ABCD ma pole równe 400 cm2, to znaczy, że jego boki są długości 20 cm. Po 20 razy 20 daje nam 400. Czyli pierwsza informacja jest taka, że boki tego dużego kwadratu mają długość 20 cm. Teraz tak, kwadrat K1 ma pole 49 cm2, czyli to jest ten kwadrat tutaj. Skoro pole wynosi 49 cm2, to znaczy, że boki mają długość 7 cm, bo 7 razy 7 daje nam 49. No i teraz tak. K2, wiemy z treści zadania, że to też jest kwadrat. Jego wymiary łatwo możemy policzyć, bo skoro bok AD ma długość 20 cm, to bok BC też ma 20 cm. W takim razie, aby obliczyć długość boku tego kwadratu K2... Odejmujemy od 27 i mamy 13, czyli długość boku kwadratu K2 to 13 cm. No i teraz przystępujemy do obliczania obwodu figury F. Obwód to jest suma długości wszystkich boków, czyli tak. Ten bok, który ja teraz zaznaczyłam na niebiesko, ma długość oczywiście 20 cm, czyli mamy 20 cm. Dobrze, do tego. Dodajemy długość tego boku, który teraz zaznaczyłam. On będzie miał długość 7 cm pod 20, czyli od całego boku AB. Odejmujemy długość boku kwadratu K2, czyli 13 i otrzymujemy 7, czyli mamy dodać 7 cm. Teraz długość tego boku tutaj to oczywiście 13 cm, bo to jest bok kwadratu K2. Teraz ten odcinek tutaj krótki, czyli od długości boku w kwadracie K2, czyli od 13 cm odejmujemy długość boku kwadratu K1, czyli 7 i otrzymujemy 6 cm. Długość tego krótkiego odcinka to 6 cm. Długość tego odcinka to 7 cm. No i długość tego odcinka tutaj u góry to będzie 13 cm, bo od 20 odejmujemy 7. No, i teraz ostatnia część tego zadania to jest dodanie wszystkich tych długości do siebie. I otrzymujemy w ten sposób 66 cm, i taka tutaj jest odpowiedź: taki jest obwód figury F. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.